Lewica. Witam szanowną radę. Witam pana wójta. Witam panią dyrektor z galerii. Pani dyrektor szkoły z Radowic. Jeszcze raz pana radnego powiatowego sołtysa Jarosława Wielkiego. Cały sołtysu, panią kierownik GOP, panią dyrektor szkoły podstawowej do przewodnictwa oraz naszą szanowną policję. Proponowany porządek obrad. Stwierdzenie porządności obrad. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Punkt czwarty. Uroczyste przekazanie samochodu policji dla posterunków policji z Kamieni Wrocławskich. Punkt piąty. Informacje przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres międzysesyjny. Punkt siódmy. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych wójtowi gminy Czernica za rok 2014. Punkt ósmy. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przewodniczącemu rady gminy Czernica za rok 2014. Punkt dziewiąty. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie. Pierwsza. Zmiany w budżecie gminy Czernica na 2015 rok. Druga. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernica na lata 2015-2029. Trzecia. Wyrażenia woli przystąpienia z gminą Siedmice do realizacji zadania poprawy dostępności komunikacji komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbudowę drogi gminnej Kresk-Noblina-Nowice w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019. Punkt czwarty. Wyrażenia woli przystąpienia z powiatem wrocławskim do realizacji zadania pod nazwą Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D i 1930D w miejscowości na Dolinie Wielkiej gmina Czernica w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Punkt piąty. Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobów gminy Czernica na lata 2015-2020. Punkt szósty. Przyjęcie planu gospodarki niskoemisyjnej dla zintegrowanych inwestycji terytorialnych wrocławskiego obszaru funkcjonalnego, część dla gminy Czernica. Punkt siódmy. Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Punkt ósmy. Połączenie placówek wsparcia dziennego z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej w Czernicy. Punkt dziewiąty. Wyboru przedstawicieli Rady Gminy do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Czernicy. Punkt dziesiąty. Zmieniająca uchwała nr 40/385/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami gminowymi artykuł 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie narodowym. Punkt 11. Określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku. Punkt 12. Określenia na rok 2016 obowiązujących na obszarze gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku. Punkt 13. Określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości rolnej i leśnej. Punkt 14. Ustalenia nazwy wiaduktowi drogowemu w miejscowości Łany. Punkt 15. Ustalenia nazwy ulic we wsi Krząstawa Wielka, Nadolice Wielkie. Czy Ratowice też będą, czy nie? Pani zapyta, to powiem. Ratowice. Punkt 16. Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego. Plan nadzoru nad członkami. Punkt 17. Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego. Tryb powołania członków oraz organizacji i trybu działania gminy dla pożytku publicznego. Punkt 10. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 12. Wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 13. Zamknięcie obrad radnych.